Dobry wieczór. W ten początek weekendu, piątek, godzina 21 wybiła. To znaczy, że mamy kolejne sposoby na nudę, miliony sposobów na nudę. Drugi odcinek live chat. Tym razem naszym gościem specjalnym jest Piotr Chodorski. Witam cię serdecznie, dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich sympatyków tenisa stołowego. Piotr, pierwsze pytanie, jak zdrowie? Czy wszystko ok u ciebie, u twojej rodziny? No póki co wszystko jest ok. Nie wiadomo, jak to się wszystko rozwinie, ale na razie wszystko się układa dobrze i miejmy nadzieję, że tutaj tenisiści stołowi ruszą jak najszybciej, że tak powiem, we wrześniu normalnie, tak jak to powinno wyglądać, bo liga została zakończona. I tego będę się trzymał, że właśnie we wrześniu wszystko ruszy tak, jak powinno. Najważniejsze, że zdrowie dopisuje. Mamy pierwsze pozdrowienia prosto od Roberta Florasa. Również Robert, serdecznie cię pozdrawiamy i na pewno też wyślemy tobie zaproszenie do naszego live chata. Mamy nadzieję, że trzymasz się zdrowo. Właśnie, skoro jesteśmy przy Robercie Florasie, no to jest twój kolega z grupy treningowej z Rzeszowskiej, zresztą bardzo mocnej grupy treningowej, bo trenujecie właśnie z Robertem Florasem, z Tomaszem Lewandowskim, grającym trenerem Fibrain AZS Politechniki Rzeszów, no i z młodym, gniewnym Szymonem Kolasem. Jak byś opisał tą grupę treningową? Ta grupa treningowa jest na pewno mocna, ale nie w tej grupie treningowej nie mam, muszę powiedzieć, na co dzień, bo ja mieszkam w Brzegu Dolnym i jestem tutaj mieszkańcem, mieszkam na co dzień, a do Rzeszowa jeżdżę na mecze 4-3 dni wcześniej, co to przed meczami doprowadza do tego, że trenuję tam sobie spokojnie z tą grupą treningową. Jeżeli mam się odnieść do tej grupy treningowej, to uważam, że jest bardzo mocna, aczkolwiek nie mogę powiedzieć nic więcej, bo nie mam jej tam na stałe, nie jestem tam. Mieszkam w Brzegu Dolnym, tak jak mówię, i trenuję w Głosce tutaj na naszej salce, jak pewnie wszyscy dobrze ją znają. Zgadza się. Głoska w tenisie stołowym uważam, że na wysokim poziomie kiedyś była. Sześciokrotny mistrz Polski, co tutaj dużo o tym mówi. I tutaj trenuję. Natomiast do Rzeszowa no nie mam żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o trening, bo jak tam przyjeżdżam, to no Robert jest Tomek, jest Szymon Kolasa, trenujemy bardzo mocno, jest tam też Chińczyk i no ten trening jest dobry, no ale to trening też przed meczami to jest całkiem inny trening, bo przygotowuję się do danego meczu i ciężko mi powiedzieć, jak to wygląda, jak oni się przygotowują tam przez cały rok. A jeśli chodzi o twój trening w Brzegu, bo jeżeli w Rzeszowie trenujesz przed meczami, to są takie zgrupowania meczowe, to jeśli chodzi o twój rodzinny Brzeg Dolny, to jak tam wygląda trening? Z kim trenujesz, gdzie trenujesz, jak to wygląda? Czy może gdzieś dojeżdżasz? No to jest takie pytanie, gdzie no tutaj muszę powiedzieć coś, no to jest moja wada jedynie, bo nie mam z kim trenować na co dzień i no mam takiego jednego zawodnika, z którym trenuję najczęściej, to jest Maciej Makajew i z nim najczęściej trenuję. Trenujemy sobie 2 razy dziennie, jak już do mnie przyjeżdża, tak się dzieje przed meczami często. A co do treningów, no nie mam z kim trenować, bo we Wrocławiu tam osoby ci lepsi to najczęściej mają jakieś lekcje, bądź tam mają jakieś swoje inne różne plany. Dlatego nie umawiamy się razem. Czasami się spotkam z Michałem Bańkoszem na jakiś trening. Od dłuższego czasu tam za ZSUE z trenerem Torgsdorfem, Zdzisławem miałem kontakt i tam mieliśmy jakąś umowę podpisaną, gdzie jeździłem do dziewczyn i trenowałem z Natalią Bają między innymi i z Wężynkami głównie. To ten trening jakoś wyglądał, ale to nie było na tyle często, żeby ten trening był profesjonalny, czy miał jakiś tam. No nie było to
na 100% profesjonalny. Skoro mowa o Natalii Bajor, o aktualnej mistrzyni Polski, to widziałem, że ogląda. Pozdrawiamy serdecznie i tak jak w przypadku Roberta Florasa, Natalio, czekaj na telefon, bo też bardzo byśmy chcieli, żebyś zagościła tutaj w live czacie Lotto Superligi. Także na pewno spodziewaj się telefonu. Na razie wracamy do Piotra. Przypomnienie, jeśli macie jakieś pytania do Piotra, to śmiało w komentarzach pod tym postem z transmisją możecie je zadać. Ostatni live chat z Konradem Kulpą pokazał, że nie boimy się trudnych pytań. Także Piotr na pewno na wszystkie odpowie, a jeśli nie będzie mógł, to po prostu odpowie Pomidor. Wracamy, Piotr, już do ciebie. Może chcesz pierwsze pytanie na rozgrzewkę? Jak to ma być rozgrzewka, to jestem. No to proszę bardzo, taka piłka rozgrzewkowa. Witaj, Piotrze, pytanie od Kazimierza Marszałka. Witaj, Piotrze. Chcę zapytać o twoje hobby obecnie, ewentualnie z wcześniejszego okresu twojego życia. Pytanie o hobby. Hobby. No hobby tutaj... Bo hobby tutaj ciężko jest teraz w tej dobie pytać w ogóle, bo nic za bardzo nie można robić. U nas tutaj te zadania są jakoś tam przez policję przestrzegane i za bardzo nie mamy tutaj ruchu u nas. Ale no jakby tak, moje hobby to jest głównie w tej chwili, ja lubię oglądać seriale, filmy z żoną, tutaj poświęcamy na to wieczory, kiedy już nasza córeczka chodzi spać, to zawsze jakiś serialik mamy i sobie razem oglądamy do tego jakieś filmy i myślę, że to jest takie teraz główne hobby, a wcześniej ciężko mi jest tak powiedzieć, bo no, głównie to nie poświęcam na nic takiego czasu, bo no, głównie to tenis stołowy i rodzina w tej chwili. Także... Czyli nie ma czegoś takiego, że razem z trenerem Krzyszewskim jedziecie na ryby albo zamykasz się w pokoju i sklejasz modele. Nie masz czegoś takiego. U nas jest za dużo rybaków. To nie jest mój temat. Byłem może 2-3 razy na rybach i to nie jest mój temat kompletnie. Okej, okay, czyli seriale w zaciszu rodzinnym, spędzanie wolnego czasu. To jaki serial możesz polecić? Serial? No Dom z Papieru, to jest znany wszystkim. Jeżeli ktoś nie oglądał, no to polecam Uwięzione głównie. I myślę, że na tym możemy zakończyć. Uwięzione, jak ktoś nie oglądał, to polecam. Ciekawy serial. I też hiszpański, tak jak Dom z Papieru. A jeżeli chodzi o jakiś film, to polecił mi go, nawet się tutaj pojawił, Jakub Dorociński, pewnie nas ogląda. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Jakuba i Jakub mi polecił. Jest to film Contratiempo. Także polecamy. Piotr pewnie całego Netflixa też już obejrzy do końca tej pandemii. My, korzystając z chwili czasu, pozdrawiamy Marka Gudzelaka, prezesa Lotto Superligi Zbigniewa Leszczyńskiego, Oskara Jadacha, Natalię Bajor, Wiktora Talara, Kamila Kowalskiego, Rafała Utylskiego, Krzysztofa Stamirowskiego, Wojciecha Kotyla, Grzegorza Klonowskiego, Kubę Dyjasa, Mateusza Czernika, Radosława Gielo, Tomasza Lewandowskiego, trenera Marka Biernata, trenera Szafranka. Dużo, długo by jeszcze wymieniać, ponad 100 osób już z nami na żywo. Mateusz Troka pisze, szkoda, że wczoraj nie było nam dane zmierzyć się przy stole. Pozdrawiam. Za bardzo nie wiem, co mu odpowiedzieć, jeżeli... Wczoraj była kolejka, tak? O to chodzi? Tak. Nawet nie zwróciłem na to uwagi, no wczoraj była kolejka. No nie wiem, czy byśmy w ogóle zagrali, ale no myślę, że mecz mógłby być fajny, no, dwóch backendistów i sprawdzilibyśmy się, który backend jest lepszy. Mam nadzieję, że mój by się okazał lepszy, ale no ciekawy meczyk, no. No, może będzie nam dane w przyszłym sezonie, bo możesz zdradzić, Piotr, w jakim klubie będziesz grał w przyszłym sezonie, prawda? Tak, jasne. No to będzie Rzeszów, jeżeli tam Tomek Lewandowski nie zmienia jakichś swoich planów, a myślę, że nie zmienia, to jestem tutaj z Rzeszowem i w przyszłym sezonie walczymy tam dalej o utrzymanie, bądź może o wyższe cele.
Czyli w przyszłym sezonie ewentualny pojedynek Chodorski Troka. Tomka Lewandowskiego oczywiście pozdrawiamy. Pozdrawiamy Kamila Majewskiego, Wojciecha Wardzałę, Szymona Kolasę, Konrada Kulpę. No i pada pytanie, jak byś ocenił ten już zakończony sezon w twoim wykonaniu w Fibrain AZS Politechnice Rzeszów? Oskar Jadach się pyta. No skarku, no. Jak to jest? No, jest tak, że no, to był jeden z lepszych sezonów moich, ale to też trzeba tutaj dać Tomkowi Lewandowskiemu trochę dobrych słów za to, jak mu ustawiał na tych meczach, bo zawsze starał się tak ustawiać w meczach, żebym miał, może nie tyle, żebym miał większe szanse, ale żeby jako drużyna, żebyśmy mieli większe szanse zwycięstwa w tym meczu. No i tak stawiał mnie zawsze na trójce, czasami mnie stawiał na jedynce. Czułem się po prostu w tym klubie tak, że ustawia mnie po to, żebym wygrywał. I też przewidywał, z kim będę grał przed meczami. I nastawiał mnie na tych zawodników dużo wcześniej, żebym wygrywał. Na przykład, tam taki przykład, że w pierwszej kolejce z Bułowem, jak grałem tutaj z Bydgoszczą, to Tomek mnie tutaj ustawił na Bułowa. Chciał, żebym z nim zagrał. Ja się bardzo źle czułem grając z nim, bo grałem już z nim tam dwa razy, przegrałem raz 3-2, raz przegrałem 3-1. I po rozmowie z Tomkiem mówię, no Tomek, słuchaj, no wiesz, no, Bułow mi w ogóle nie pasuje. Nie pasuje mi i po prostu nie lubię z gościem grać. Ja większość tam zawodników. I Tomek mówi, no słuchaj, no, z twoim stylem to trochę... No kto ma wygrać, jak nie ty? No i tak mnie tam ponastawiam trochę mentalnie, że wierzyłem w to, że mogę z nim wygrać. I po tych nastawieniach, jak do niego podszedłem, co prawda przegrałem 3-2, ale w ostatnim secie prowadziłem tam bodajże, nie wiem, 8-1 czy 9-2, już nie pamiętam dokładnie, ale to był wysoki wynik i no, na końcu przegrałem, ale dało mi to do zrozumienia, że mogę po prostu liczyć na więcej i wygrywać z takimi zawodnikami też, mimo mojej takiej niepewności siebie. Tobie taka rola odpowiada w klubie, że Tomek Lewandowski wystawia cię na takie pewne punkty, to że ty, no dobrze by było, żebyś wygrał, ty taką czujesz presję, czy ta presja cię mobilizuje do lepszego występu, bo wy, patrzą gdzieś tam na was z boku, na wasz zespół, wy jesteście gdzieś tam niesamowicie nakręceni przed każdym pojedynkiem. No taka jest atmosfera w Rzeszowie, no. Pozytywne nakręcenie jest głównym celem w ogóle całych rozgrywek Lotto Superligi, tego klubu głównie i uważam, że ten cel realizuję. Może na początku nie realizowałem, ale ja jestem taką osobą, że się wkręciłem w ten styl taki nakręcony. Tomek jest też taką osobą, że lubi się nakręcać przed meczami, ja się do tego dostosowałem. I stąd też fajna atmosfera i jest taki fajny klimat, co głównie mi też pomaga, bo to jest najistotniejsze. No i to jest ważne, no to jest głównie ważne, że ta atmosfera jest taka nakręcająca i mi to pomaga. Okej, okay, kolejne pytanie od Łukasza Łopińskiego. Najlepszy zawodnik, z jakim wygrałeś według rankingu ITTF? Ktoś został ci w głowie specjalny? No, jest taki zawodnik, ale to było za czasów juniora. To było za czasów juniora, wygrałem z Fangbo wygrałem o 8 na Mistrzostwach Świata w Madrycie. To był wynik 4-1. Także w tamtych czasach, ja nie wiem, czy to był taki wynik mega duży, aczkolwiek wiem, że on przyjechał na te Mistrzostwa Świata, żeby je wygrać. Ja niestety mu to uniemożliwiłem. I wygrałem z nim 4-1, bardzo mnie podpasował mój styl. Pamiętam wtedy też, że serwowałem backendowy serwis.
i jeszcze wtedy go stosowałem, już dzisiaj go nie stosuję. Może jeszcze do niego wrócę, zobaczymy jak czasy pokażą i jak ta liga będzie mocna, wtedy będę musiał te serwy niestety zmieniać. Aczkolwiek no, to był fajny, bo w tamtych czasach. To było gdzieś 10 lat temu, także no dzisiaj jest tam, był no wicemistrz świata Fangbo, także no to był mój największy sukces, a dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć. Bardziej bym powiedział, z kim chciałbym wygrać w końcu, to mógłbym odpowiedzieć na takie pytanie. No kto, masz teraz chwilę, możesz śmiało wymienić. No muszę w końcu dopaść, powiem szczerze, Siłutka, bo już trzeci raz z nim grałem, trzeci raz z nim przegrywam 3-2 i w tym sezonie nawet była sytuacja taka, że było 2-2 w setach i prowadziłem z Siłutkiem, Pawłem 9-5 w ostatnim secie i przegrałem z nim do 13 w ostatnim. Także ten zawodnik mnie troszeczkę denerwuje i muszę go dopaść. To jest takie mój cel na kolejne lata. No to życzymy tobie tego, żeby w końcu Siruczka przełamać. Swoją drogą świetny mecz, taki backhandowy by się szykował. No wy macie te wymiany backhandowe naprawdę znakomite. Coś pięknego dla oczu mogłoby to być. Każdy nasz mecz jest fajny dla oka, ale no coś tam w końcówce brakuje, żeby go pokonać i tutaj będę analizował, jeżeli będę z nim grał następnym razem, będę grał przeciwko tutaj Grodziskowi, to wtedy będę go analizował dalej. No dobrze, to w takim razie życzymy zwycięstwa nad Pawłem Siruczkiem w przyszłym sezonie. Kamil Majewski, padł zarzut do profesjonalnych tenisistów, że nie mają długoletnich więzi z klubami, tylko myślą o sobie. Czy rzeczywiście tak jest? No może tak jest, ale no jest paru zawodników takich, którzy mają jakąś tam długą więź i teraz nie wiem, czy to jest zarzut do zawodników, czy zarzut do klubu, bo kluby mają prawo utożsamiać się jakoś tam z zawodnikami, ale jeżeli klubom nie pasuje taki zawodnik, no to oczywiście po roku go autują i nie widzą w nim dalszej jakiejś tam współpracy. A co do zawodnik, tutaj to jest bardzo ciężkie pytanie, bo odnieść się do tego tematu, to są dwie strony medalu, bo to musi być dobra współpraca dla pracodawcy i dla pracownika. No, nie zawsze te obie rzeczy tutaj pasują obu stronom i podejrzewam, że po prostu się żegnają tam w sposób pozytywny i tak to wygląda. Nie chciałbym do tego tematu po prostu się jakoś tam udzielać, bo to jest temat dłuższy. No ja jestem w Rzeszowie, będę drugi rok i jest bardzo fajnie. Myślę, że klub też jest zadowolony. No tutaj nie ma co się rozwodzić. Myślę, że są takie czasy, że no, klub wymaga jak najlepszych wyników od zawodnika. Zawodnik chce zarobić jak najwięcej, bo przecież wiecznie w tenisa stołowego grać nie będzie. Każdy ma na utrzymaniu dom, rodzinę i chce jak najwięcej wycisnąć z tego wszystkiego. Także tu są, tak jak powiedział Piotr, dwie strony medalu. I albo ta chemia jest między klubem a zawodnikiem, albo jej nie ma i po sezonie te drogi gdzieś się rozchodzą, ale dziękujemy za zapytanie, takie troszeczkę trudniejsze. To mamy kolejne od Kamila Matusiewicza. Cześć, co myślisz o zmianach kadrowych w czołówce Superligi po tym sezonie? O jakich transferach wiesz i które wydają się najciekawsze, jeśli chodzi o następny sezon? Szczerze powiedziawszy, to wiem tylko o tym, że jestem w Rzeszowie, a o reszcie nic nie wiem. Nawet szczerze powiem, że nic nie wiem, co się dzieje tam w tenisie stołowym, jakie zmiany kadrowe. Coś tam słyszałem o zmianach w Jarosławiu, z uwagi na to, że Kulej odchodzi, no to coś tam wiem, że jakieś zmiany muszą nadejść, ale szczerze powiem, że nic nie wiem.
Dyplomatycznie, dobrze. Kasia Galus, pozdrawiamy serdecznie, Kasiu. Jak obecnie w tak trudnym czasie dbasz o swoją formę? Powiem tak. Kasiu, graliśmy mistrza, wiesz, no, byliśmy blisko tutaj nawet medalu mistrza, co bardzo żałuję tego, bo to byłby mój też, może nie historyczny, ale drugi medal mistrza. I Kasiu, na twoje pytanie odpowiem tak, że w tej chwili, no w tej chwili mam urlop. Zakończył się sezon, to mam urlop i zajmuję się tutaj rodzinką, z żonką, spędzamy sobie czas. W ogóle nie dbam tutaj o swoją formę. Myślę, że zacznę dbać dopiero w maju. Od maja coś zacznę robić. Przeznaczam ten czas po prostu dla rodziny, spędzam z nią czas i w maju się zacznę interesować już swoją karierą i przyszłym sezonem. Dobrze, Piotr. No, korzystając z tego, mamy 20 minut naszego czatu. Ja myślę, że warto pokazać, co ty masz dla wszystkich kibiców, bo Piotr ma dla was niespodziankę i myślę, że około godziny 22 Piotr wybierze osobę, która taką koszulkę dostanie. To będzie osoba, która zada jakieś super pytania albo będzie aktywna. O 22 będzie rozstrzygnięcie tej naszej zabawy. Mogę, Piotr, cię prosić o zaprezentowanie tej niespodzianki? Jasne, jasne, Łukasz. No to już tutaj do wszystkich widzów, to taką koszuleczkę będziemy mogli, ktoś na pewno wygra, od aktualnego mistrza Polski, to jest Golfing Track Jarosław, który został w tym sezonie. Ja w Jarosławiu grałem sezon temu. To będzie koszulka z moim nazwiskiem Kolpin Frak Jarosław. I na pewno ktoś ją otrzyma po dzisiejszym tutaj live'ie. Piotr aktywnie przegląda w telefonie wszystkie komentarze, lajki, to co się dzieje, więc myślę, że o godzinie 22 ustalimy, kto taką koszulkę otrzyma i jeśli będzie oczywiście takie życzenie, to Piotr na pewno też podpisze się na tej koszulce. Jedziemy dalej, Piotr. Grzegorz Klonowski, jak wspominasz grę w Spójni Warszawa? No piękne czasy i powiem szczerze, że chciałbym, żeby wielu polskich zawodników przeżyło ten czas grając w Spójni, bo uważam, że to był jeden z fajniejszych okresów w moim tutaj sportowym okresie. No fajny klub, no to tutaj ciężko mi jest mówić o zaletach tego klubu, bo było super i bardzo żałuję, że ten klub do dzisiaj nie jest w Lotto Super Lidze, bo było super, była super atmosfera, fajnie się grało. Troszeczkę tam pod koniec wszystko poszło w złe strony, ale gdyby to się tak trzymało, jak się trzymało do pierwszej połówki, no to byłoby super i myślę, że mało polskich zawodników przeżyło taki okres. Oprócz oczywiście Patryka Wojnowskiego, z którym byłem w klubie, bo on wie i wie, o czym mówię. Było fajnie i grać w stolicy w tenisa stołowego, to było coś. Czy ty tak indywidualnie poczułeś taki, złapałeś taki głębszy oddech dla swojej kariery? Bo to można powiedzieć, że to był któryś z kolei przełom w twojej karierze, bo sezon miałeś rewelacyjny. Łapaliście punkty za punktem w tabeli Lotto Superligi, ale indywidualnie i Patryk Hojnowski i ten, no to świetne bilanse łapaliście. To był taki oddech dla ciebie? Na pewno tak, bo znaczy ja tutaj powiem tak, że ten sezon pokazał, że Polacy potrafią grać i nawet Patryk zagrał rewelacyjny sezon. Myślę, że takiego sezonu nie miał, chociaż nie śledzę jego kariery, ale w tym sezonie, gdzie graliśmy Spójni, to musieliśmy na sobie polegać oboje i kiedy on robił dwa punkty, ja dorzucałem. Kiedy mi się udało zrobić dwa punkty, on dorzucał. Byliśmy taką zgraną parą
I myślę, że ten sezon powinien pokazać klubom z innych tutaj zespołów, że Polacy potrafią grać. I jak jest dwóch Polaków w zespole, to jednak to ten poziom się podwyższa, bo graliśmy super i inne kluby nie wyszły jeszcze z tego założenia, że można ściągnąć dwóch Polaków na dobrym poziomie i mogliby ogrywać najlepszych. Nawet mogliby się utrzymać. No ale nawet utrzymać, ale przecież po pierwszej połowie sezonu, to jak dobrze pamiętam, to wy mieliście realne szanse na play-offy przecież. Zgadza się, ale też wiedzieliśmy, że nie będziemy mogli ściągać tego naszego Chińczyka. I też wiedzieliśmy, że w dwójkę nie damy rady, bo niestety tam nasz prezes nic nie dorzucił. Żadnego punkciku, ani sercika, ale no myślę, że dużym sukcesem było to, że tych punktów nazbieraliśmy, ograliśmy wiele bardzo dobrych drużyn we dwójkę i tych punktów naskukaliśmy tak, że się utrzymaliśmy. Okej. Okay. Piotr Przyborowski, dlaczego nie grałeś debla z Tomkiem Lewandowskim na Mistrzostwach Polski? No dlatego, że nie wiedzieliśmy, że jesteśmy tak zgraną parą i tak dobrze gramy, bo Tomek, bo Mistrzostwa Polski odbywają się tak, że zawodnicy są wcześniej dogadani, a że z Tomek Lewandowski już się tam z Jakubem Pelkiem dogadali wcześniej, to nie byliśmy w stanie po prostu już tego zmienić, bo to po prostu byłoby głupie. I po tym, jak tam wygraliśmy nagle 5 deblów, okazało się, że dobrze gramy tego debla, no to jesteśmy umówieni na kolejny sezon na Mistrzostwa Polski. To tyle mogę zdradzić. Także niech tam inne deble się boją, bo będziemy wkraczać w akcję razem. Aczkolwiek no tutaj głównie to przez to, że Tomek już tam był umówiony z Jakubem Pelkiem i nie mogliśmy tej decyzji zmienić, bo fair play. Okej. Okay. Jakub Dorociński wspomniany przez ciebie. Co Piotr sączy z tego białego kubeczka? Możesz powiedzieć teraz pomidor. Nie muszę, bo jest to herbatka. Herbatka jest to. Herbatka z tytryńką i z imbirem. Bez cukru. Tyle dobra. Jakub. Pozdrawiamy przy okazji pan Ireneusz Kanabrocki. Chodorek, plecy podlecz. Masz czas teraz na rehabilitację. Ja już od dłuższego czasu mam jakiś tam pomysł na swoją rehabilitację, a pomysł na tą rehabilitację to jest taki, żeby jak najdłużej grać w tenisa stołowego, a to jest spowodowane temu, że ja w ogóle jeszcze gram do dziś, to jest to, że po prostu dużo mniej trenuję od innych. Nie mam takiego wysiłku na sali treningowej i być może przez to nie mam tak mocno obciążonych pleców i dlatego to jest po prostu tak. A jakbym zwiększył po prostu swój moc, jakbym zwrócił uwagę na mocniejszy trening, chciałbym grać dużo lepiej, choć uważam, że i tak gram dobrze, także nie wiem, co mógłbym od siebie oczekiwać, żeby grać jeszcze lepiej, z kim miałbym wygrywać. Zawsze można mówić, że można jeszcze lepiej grać, ale jestem z siebie zadowolony na to, ile trenuję, na to, jak gram, także tego nie będę zmieniał. Rehabilitacja jest jak najbardziej dobra. Okej. Paweł Gąsiorski, Chodor, za juniora byłeś najlepiej grającym juniorem w Europie, zawodnikiem z najlepszą ręką. Sam wspomniałeś o meczu z Fang Bo. Skoro wtedy ogrywałeś takich zawodników, co się stało? Jak uważasz, dlaczego nie zrobiłeś kariery w Europie? Dlaczego nie stałeś się zawodnikiem z europejskiej czołówki w rywalizacji seniorskiej? Tutaj odpowiedź jest prosta, choć dużo tutaj właśnie osób ze środowiska tenisa stołowego nie wie o mnie, co się stało. Stało się właśnie to, że przyszła mi kontuzja tutaj pleców, dwa dyski mi wypadły, wtedy pan Tomasz Krzeszewski mi tutaj pomagał i jeździłem na rehabilitację, to wszystko trwało rok czasu, byłem bez rakietki rok czasu i no powiem może inaczej,
Wszystko stało się przez kręgosłup. Roczna przerwa wyeliminowała mnie z gry tenisa stołowego. I kto mi pomógł najbardziej? Najbardziej mi pomógł, wiadomo, Jerzy Wieczorek, który się mną zajmował. Jeździł ze mną po lekarzach, pytał o wszystkich o pomoc. Każdy lekarz kazał robić mi operację, gdzie to prawdopodobnie tutaj szans, jeżeli się robi operację, to jest pół na pół. Albo wrócę do gry, albo nie wrócę do gry. I wtedy pamiętam to do dzisiaj, będę pamiętał przez całe życie. Pawła Fertikowskiego, ojciec się odezwał do pana Wieczorka, żebym, bo oni tam koło Złotowa mieli jakąś taką prywatną klinikę rehabilitacyjną w Złotowie i powiedział, mówi, słuchaj tam, panie Wieczorek, mówi, spróbujcie, to jest krok, niech przyjedzie na dwa tygodnie, spróbuję, klinika jest droga, co prawda, ale no, szkoda chłopaka, niech przyjedzie, zrobi sobie rehabilitację, sprawdzi się i zobaczymy, co tam tutaj mu powiedzą. I ta klinika w dwa tygodnie mnie wyleczyła, że tak powiem. Że mogłem wrócić do gry bez operacji. A jak jesteśmy, Piotr, właśnie przy Pawle Fertikowskim, no, pojawiła się wiadomość, że no, intensywnie myśli nad zakończeniem kariery. Może wiesz coś więcej na ten temat o Pawle Fertikowskim? Nie wiem z Pawłem, ale liczę na to, że jednak wróci do gry i może nie będzie mógł grać tam na najwyższym poziomie, ale liczę na to, że będzie sprawny i będzie mógł po prostu grać tenisa stołowego zawodowo. Być może nie będzie to Lotto Superliga, ale jeżeli będzie to pierwsza liga i będzie mógł pomóc jakiemuś zespołowi, to się będę bardzo z tego cieszył, że może grać. No, tego też życzymy, żeby Paweł póki co jeszcze nie opuszczał szeregów Lotto Superligi czy nawet pierwszej ligi. No i też słyszymy o Pawle Fertikowskim, że no, talenty ma, jeśli chodzi o rolę trenera. Podobno uwielbia i być trenerem, i ta grupka treningowa, która trenuje u niego, też jest zadowolona. Także może to jest też jakaś droga, ale póki co bardzo byśmy chcieli Pawła jeszcze zobaczyć przy stole. Jagoda Zawadzka, jakie masz cele na następne Mistrzostwa Polski? Z kim będziesz grał debla i mixta? Debla na Mistrzostwach Polski na pewno będę grał z Tomkiem Lewandowskim i celem na pewno będzie Mistrzostwo Polski. Mixta jeszcze nie wiem, z kim będę grał, ale celem będzie medal, bo to zawsze jest jakiś tam wynik. Natomiast 5-8 czy tam inny wynik, to jest tak, jak mam nie zdobyć medalu, to wolę w ogóle nie grać mixta, bo celem jest medal. Myślę, że na Mistrzostwach Polski jest to najważniejsze. A odnośnie singla, ja sobie postawiłem taki w zeszłym sezonie cel, że chciałbym do 5 lat zdobyć Mistrzostwo Polski. W tym roku się nie udało. Tutaj Patryk mnie dopadł, że tak powiem. I tyle. No, nie będę się wypowiadał odnośnie tego meczu, ale chciałbym do 5 lat być mistrzem Polski w singla. To jest taki główny cel. I na tym pozostaje tutaj póki co. Okej. Okay. Krzysztof Ikris. Witaj, Piotrze. Mam pytanko. Czy poza tenisem stołowym interesuje cię jakiś inny sport? I od razu drugie pytanie. Czy masz jakiegoś swojego idola? No, tenis ziemny jest takim sportem, gdzie lubię grać. Mam tam jakieś zainteresowanie. Zawsze mogę, nie mogę uprawiać tego sportu, bo też tutaj u nas jest mało mieszkańców. Ja mieszkam sobie tutaj na takiej małej wioseczce, więc też nie pozwala mi to grać na co dzień, w wolnym czasie, na wakacjach, czy no na wakacjach głównie, no, można pograć sobie ziemnego. Aczkolwiek jak Jakub Dorociński przyjedzie, to tutaj sobie z nim zawsze na jakąś partyjkę ziemnego się spotkamy i sobie pogramy. A takim moim idolem jest Federer głównie. Okej, okay, a jak jesteśmy przy tym temacie, to jeśli chodzi o idola w tenisie stołowym, to twój taki ulubiony zawodnik? No, ulubiony zawodnik jest Waldner i Samsonow. Tak,
Agnę głównie dlatego, że jest ikoną tenisa stołowego i ma to coś, a Samsonów, bo lubię jego styl i często się upodabniam do niego, gram sobie, staram się grać defensywnie. No, lubię jego styl, bo jak na niego patrzę, to tak, jak na niego patrzę i na siebie, to nie powiem, że gramy podobnie, ale no, lubię blokować tak jak on i to jest takim odzwierciedleniem moim, że tak powiem. Okej, teraz musisz się skoncentrować. Mateusz Derengowski pyta, wolałbyś walczyć z kaczką wielkości konia, czy z setką koni wielkości kaczki? No to ja muszę sobie tutaj to jeszcze pytanie zobaczyć. Gdzie mamy to pytanie? Mateusz Derengowski, wolałbyś walczyć z kaczką wielkości konia, czy z setką koni wielkości kaczki? No myślę, że to pierwsze, jeszcze jakbyś mógł to powtórzyć. Z kaczką wielkości konia. Tak, wolę jednak pojedynek jeden na jeden. Mimo, że to byłby jakiś goryl i trudny przeciwnik, to wolę się z takim zmierzyć niż z setką. Dobrze. Piotr Cesacz, kto jest idealnym w sensie, który zawodnik, kto jest dla ciebie wzorem? To przed chwilą odpowiedziałeś. Maciej Tomaszewski, skąd pochodzisz i gdzie aktualnie mieszkasz poza sezonem? No to tak szybciutko myślę, Piotr, bo może Maciej Tomaszewski dopiero podłączył. Pochodzę z Wrocławia i zaczynałem WKS 12 Wrocław. Tomek Durajczyk, serdecznie pozdrawiamy Tomka. Dlaczego tak późno uciekłeś z Głoski? Tomek, musisz takie pytania zadawać. Dlaczego tak późno? No bo byłem wierny klubowi. Pozwolili mi grać do dziś tenisa stołowego. Gdyby nie Głoska też, to by mnie dzisiaj nie było, bo jakbym odszedł dużo wcześniej, nie wiem, czy by mi ktoś pomógł, tak jak Głoska tutaj, pan Wieczorek, z moim kręgosłupem. I pewnie by mnie dzisiaj nie było, jakbym odszedł wcześniej. Być może powinienem 2 lata wcześniej odejść, ale ja jestem taką osobą, że jednak klub mi dał wiele i chciałem też dać klubowi wiele. I był taki moment, być może za późno, nie wiem, nie mi to oceniać, natomiast ja jestem szczęśliwym człowiekiem i cieszę się, że dzisiaj gram tutaj w Superlidze, jestem na live czacie, mówię wideo, wiecie, i rozmawiacie ze mną, słuchacie mnie, także no, to są fajne momenty, ale ja nie jestem tutaj jakoś tak zły na to, że późno odszedłem z Głoski. Okej. Okay. Rafał Utylski. Jakie były twoje początki w tenisie stołowym? Ile miałeś lat, jak zacząłeś? Dlaczego wybrałeś tenis stołowy? Ile trenowałeś na początku? Początki były takie, że mieszkałem we Wrocławiu z rodzicami, to początki wyglądały tak, że ze starszym bratem wychodziłem z domu na betonowy stół, żeby się spotkać ze starszymi kolegami i odbijałem z nimi po prostu. Oni tam jakieś piwko sobie pili przy stole betonowym na podwórku, a ja po prostu miałem rakietkę i grałem tam z każdym, żeby sobie pograć. No a że ten sport, rodzice zauważyli, że po prostu ten sport mnie fascynował. Ja wychodziłem z domu, żeby tylko grać na tym betonowym stole. No to tata zobaczył w gazecie, że pan Marian Słodyk prowadzi jakieś zajęcia. Okazało się, że razem byli w wojsku z moim ojcem. No to mnie zapisał na takie zajęcia. No i tak to poszło. Tak to poszło. Jeździłem raz dziennie na salę. Na salę we Wrocławiu do pana Mariana Słodyka. On wtedy prowadził sekcję żeńską tenisa stołowego. No i tak to się głównie zaczęło. No. Jakieś tam postępy się zrobiły. Zrobiła się grupa treningowa. Wtedy doszedł Nestor Wasylkowski. Wtedy jeszcze tam tacy zawodnicy, Szyszkowski, Jakub doszedł z Maćkiem, Warakowski, Raczyński. I tak się grupa zrobiła. Jak zostałem mistrzem Polski Młodzików, to po prostu Głoska mnie ściągnęła do siebie. Ile miałeś wtedy lat, jak zacząłeś? No tak nie pamiętam do końca. 7-8 lat. Czyli pierwsza, druga klasa podstawówki.
Tak jest. Okej. Łukasz Łopiński, czy mogę prosić o nazwę tej kliniki? Sam mam problemy z plecami, też gram w tenisa stołowego. Chodzi o tą klinikę pewnie ze Złotowa. Tak. No to jest prywatna klinika rehabilitacyjna w Krojantach. To jest bardzo mała mieścina, to jest taka wioseczka nawet, można powiedzieć. Także jak się wpisze Krojanty, prywatna tam klinika rehabilitacyjna, to jest głównie od kręgosłupa, także na pewno się tam wyświetli. Okej, także dobry uczynek zrobiony. Kamil Majewski, kolejne pytanie. Czy myślisz o karierze trenerskiej w przyszłości? Na razie o tym nie myślę. Mam swój jakiś taki drugi zawód. Pierwszy to jest, wiadomo, gra w Lotto Superlidze, a drugi to jest taki zawód, można powiedzieć, trenerski, już wykonywany od 5 lat. Prowadzę lekcje dla amatorów, dla dzieci. Odpłatnie oczywiście. Także o takiej głównie jakiejś trenerce, gdzie zajmowałbym się młodzieżą od początku, jeszcze o tym nie myślę, bo prowadzę zajęcia, znaczy zajmuję się grą w Lotto Superlidze, także że nie mam czasu na dzieci tak od początku. Okej, ale w przyszłości nie wykluczasz, tak? Nie wykluczam, nie myślałem jeszcze o tym, ale nie wykluczam, bo nie mogę, nie wiem, co będę robił. Okej, okay. Paweł Walczak. Piotrek, dlaczego w tym roku z Filipem Szymańskim nie wygraliście finału debla na Mistrzostwach Polski? No, myślę, Paweł, myślę, że dlatego, że ten finał odbył się następnego dnia. Gdyby odbył się tego samego dnia, na pewno mielibyśmy większe szanse, ale że to było następnego dnia, to no, byliśmy delikatnie zestresowani oboje i coś tam nie poszło. Analizowałem ten finał, ale nie chcę się wypowiadać za bardzo. Ale gdyby się odbył tego samego dnia, jak ograliśmy Florasa i Badowskiego, to myślę, że mielibyśmy większe szanse, Pawle. Okej, okay. Oskar Jadach. Piotrek, co sądzisz o raperach? Myślisz, że zaczynają od zera, można rozwinąć karierę? No pewnie mówi o naszych tutaj tenisistach dwóch, którzy rapują. Nie znam się na muzyce, to nie będę się wypowiadał za bardzo. A jaka jest twoja ulubiona piosenka albo gatunek muzyczny? W tej chwili to gatunek muzyczny to jest taki dziecięcy. Mam małą córeczkę i co chwilę słucham Małe Pieski 2 albo Coco Melona, także nie mam jakiegoś. Ale jeżeli chodzi o gatunek, to taki rok klasyczny, lata 80., 70., ale nie mam jakiegoś swojego takiego wybrańca, gdzie mógłbym słuchać tej muzyki. Ale głównie to jest rok klasyczny, lata 80., 70., tak żeby można było potańczyć. To jest taka muzyka. Okej, okay. Tomek Lewandowski, prosto z Rzeszowa. Jak ci się podoba miasto Rzeszów? Czy cieszysz się, że zacząłeś studia na Politechnice? No to już muszę odpowiedzieć tutaj swojemu trenerowi. To jest trudniejsze pytanie. No Tomku, no wiesz, że jestem mega szczęśliwy, że te studia zacząłem. Pierwszy semestr skończyłem. Zaczynamy walkę z drugim semestrem. Myślę, że nie tyle ja jestem szczęśliwy, ale cała moja rodzina i tutaj wszyscy, że mam taką możliwość ukończenia uczelni wyższej. I to sprawia, że miasto Rzeszów jest fajne, a samo miasto Rzeszów jest naprawdę super. Byłem, sprawdziłem tam ten rynek, ten Rzeszów i jest fajny, jest naprawdę super, polecam wszystkim. Ale to też nie moja opinia pokazuje to, że jest tam fajnie, tylko widać też po grupie treningowej, że tam jednak przychodzą i na przykład Robert Flora znalazł swoje miejsce tam i chce trenować. To pokazuje, że samo miasto jest fajne. Okej, okay. Ja przypomnę tylko za 15 minut, punktualnie o godzinie 22:00,
Piotr wylosuje, wybierze osobę, która otrzyma od niego wspaniały upominek, na pewno unikatowy i wyjątkowy. Jakbyś mógł, Piotr, jeszcze raz pokazać, co masz dla naszych kibiców, dla naszych oglądających. Koszuleczka niebieska aktualnego mistrza Polski. Ale wyprana. Wyprana. Także punktualnie godzina 22. Piotr Chodorski poda imię i nazwisko, także Piotr ma telefon, przegląda wszystkie komentarze, to co się dzieje na czacie. I o 22.00 bardzo bym cię prosił, żebyś podał imię i nazwisko, do kogo ta koszulka z autografem lub bez powędruje. Natalia Bajor, czy lubisz trenować we Wrocławiu? Lubię trenować. No te godziny treningu troszkę mi nie pasują. To jest to 7.00. Ja żeby dojechać do Wrocławia, to muszę budzik nastawić na 6.30. Nie jestem do tego przyzwyczajony. Ale był taki okres, że nawet 3 razy w tygodniu się pojawiałem, Natalio, pamiętasz? Nawet to. I no mówię, to jest tylko ten jeden problem, że muszę dużo wcześniej wstać. A sam trening jest super, jest tam naprawdę fajna atmosfera i jakby tylko zmienili na godzinę 9, żeby zaczynali trening o godzinie 9, to mogłem być codziennie. A to wiesz, jak masz trening na 7, to chociaż korki we Wrocławiu ominiesz. Coś za no, coś. Dlatego jeżdżę na 7, a nie na 16.40, bo mają 2 treningi dziennie. Na 16.40, żeby dojechać do Wrocławia, to ja muszę poświęcić 3 godziny w aucie w jedną i w drugą stronę. Okej. Okay. Grzesiek Sowa, jak oceniasz obecny klub, miejsce, gdzie jesteś? To Piotrek już opowiedział, że jest wszystko okej okay i że zostaje na przyszły sezon w Fibrain AZS Politechnice Rzeszów. Grzegorz Klonowski, jaka była twoja największa niespodzianka w życiu? Jeszcze raz możesz, Łukasz, powtórzyć? Bardzo proszę. Grzegorz Klonowski, jaka była twoja największa niespodzianka w życiu? No, Grzesiu, tutaj to mnie teraz. No. Odpoczyłeś. Największa niespodzianka w życiu. Największa niespodzianka w życiu. No, dzisiaj mogę powiedzieć, że jest to moja córeczka, Lucyjka. Jest wspaniała. Ale no to było. Lucyjka była, że tak powiem, planowanym dzieckiem, także chcieliśmy tego dziecka, ale po roku czasu, ma 14 miesięcy teraz, muszę powiedzieć, że jest to moje takie zaskoczenie, że ta Lucyjka jest taka fajna, tak mogę powiedzieć, że jest super dzieckiem i no i tyle, że jest super dzieckiem, to jest moje takie zaskoczenie, bo zawsze myślałem, że jak się dziecko urodzi, to po prostu jest to ciężka sprawa, żeby takie dziecko wychować. A nasza Lucyjka jest świetna i przezabawna. No to super. Patrzę na pytania. Radosław Gielo, pozdrawiamy cię, Radku, serdecznie. Świetna robota z twoim komentarzem dla stacji Sport Club i z Przemkiem Sałacińskim w duecie. Naprawdę świetnie się tego słucha. Pytanie, Piotr. Mecze Lotto Superligi w nowym sezonie z grą podwójną jako pierwszy pojedynek, jako ostatni czy bez debla? No ja miałem dobrego debla, także ja muszę powiedzieć, że musi być ten debel. Ale jako gra otwierająca, czy tak jak było teraz, jako ostatni? A to zostawię to władzą. Dla mnie to nie ma znaczenia. Okay. Może się otwierać deblem, może się zakończać. Zostawię to władzą, oni się tym zajmują. Niech zrobią tak, żeby było dobrze. Ja na tym nie dyskutuję. Ja nie jestem, że tak powiem, politykiem. A czy będzie się zaczynał, czy będzie się kończył, niech zrobią tak, żeby było dla dobra tej sesji. Ale jeśli chodzi o ciebie, to debel pasuje tobie i twojemu klubowi. Oczywiście, nie ma problemu. Okej. Okay. Paweł Gąsiorski, dalej o twojej karierze. Domyślam się, że pewnie chciałbyś uniknąć kontuzji, ale gdyby nie kontuzja, to gdzie byłby teraz Piotr Chodorski?
No na pewno. Znaczy, ja powiem tak, Paweł, bo Paweł zadał pytanie. Tak. Paweł, nie zmieniłbym swojego życia dla lepszej kariery. Nawet jakbym był mistrzem świata, nie zmieniłbym swojej kariery, bo mam fajną żonę, mam fajną dzicię, mam fajnych rodziców i jakoś to te życie fajnie wygląda. I myślę, że jakbym był na wyższym poziomie, to tego bym nie miał. I nie zamienił tego za po prostu za mistrza świata. Okej, jak jesteśmy przy tym, to miałeś jakieś propozycje gry za granicą? Ale to teraz, czy kiedyś? To tak w ogóle, rozmawiamy o całej twojej karierze. Jakbyś nam zdradził po prostu trochę takich rzeczy, może których nie znamy. Jeżeli chodzi o całą karierę, to miałem propozycję właśnie w swoim najlepszym czasie gry w Düsseldorfie. Miałem możliwość gry, chcieli mnie tam ściągnąć, ale no po prostu wieczorem tutaj z Błażejem Suchem zdecydowali, że nie ma takiej potrzeby, bo miałem trening dobry, nie wiem czy może nie lepszy nawet, bo był Wanzyngi, był Kusiński Marcin, był Such Bartosz, Tang Yu był wtedy, także no trening ja osobiście miałem jeden z lepszych nawet w Europie, ale no miałem taką propozycję właśnie do Düsseldorfu w młodym wieku, ja o tym nie wiedziałem. Dowiedziałem się tam dopiero po latach. Okej, okay. Damian Jóźwik. Piotruś, 7:00 to problem, a o której zaczynaliśmy za najlepszych czasów? No Damianku, tutaj on jest nawet niedaleko ode mnie, tutaj mieszka w tej samej miejscowości, to ja jest w Brzegu Dolnym, ale Damian, no zaczynaliśmy o 7:00, ale pobudkę mieliśmy już 6:20. Okay. I na trening wychodziliśmy 6:40, na sali byliśmy 6:50. Dlatego to jest trochę inna godzina. No, ja muszę dojechać 5:40 muszę wstać, żeby dojechać do Wrocławia, bo o 6:00 muszę wyjechać. Także wtedy jak trenowaliśmy o 6:00, to wstawaliśmy o 6:30 i mieliśmy 5 minut na salę. Okej. Okay. Kamil, ciekawe pytanie. Czy zamierzasz trenować swoją córeczkę? Jeżeli tak, to od kiedy będzie mogła zaczynać? No Kamil, świetne pytanie, tylko że siedzi tutaj metę ode mnie, że tak powiem, tutaj w mieszkaniu. No ale fajnie, że zadał to pytanie, bo wie, co ja tutaj na co dzień opowiadam. I no zamierzam spróbować na pewno i zamierzam dużo wcześniej, bo Chciałbym zająć się córeczką, jak będzie miała 2 latka już, żeby coś tam delikatnie zauważała stoły, zauważała, miała do, przynajmniej, żeby miała dotyk z tą rakietką, żeby poczuła tą rakietkę i żeby miała chęci. A co z tego wyjdzie? Na pewno wcześniej zaczynam. Okej. Okay. Kuba Dyjas, pozdrawiamy cię serdecznie. Cześć Piotrek. Najtrudniejszy przeciwnik, z jakim w życiu grałeś? Może być kilku. No taka top 3, top 5, no. No to zastanawiam się tak. To też mi ciężko powiedzieć jest tak na sekundę. Trochę ich było, nie? No trochę ich było, ale chciałbym jednego powiedzieć. Ja długą karierę robię teraz. Znaczy tak... Najwięcej mam styczność z zawodnikami z Superligi i mówię, nie jestem w kadrze, nie gram teraz w międzynarodowych turniejach. Nie pamiętam, jak się nazywa taki jeden Szwed. Pamiętam, że w wyborach, jak byłem już tam wysoko rozstawiony, to był taki jeden Szwed, który mnie ogrywał, gdzie większość Polaków z nim wygrywała, a ja z nim nie mogłem sobie poradzić. No to wiemy, że sporo zawodników nas ogląda, więc może wiedzą, jak ten Szwed się nazywał, to proszę koniecznie zostawcie imię i nazwisko tego Szweda w komentarzu, jeżeli gdzieś tam go kojarzycie. A w Lotto Superlidze, no to Paweł Siruczek, ale to już jest rewanż zapowiedziany w przyszłym sezonie. Piotrek Chodorski bierze się za Pawła, w przyszłym sezonie bierze rewanż. Jakub Dyjas odpowiedział na ten komentarz i to jest dokładnie on. Anderson Halak, no to jest on właśnie. No, z nim miałem
z nim przegrywałem, chociaż teoretycznie byłem lepszy, wszyscy z nim wygrywali i był moim takim lekarzem, gdzie nie mogłem sercika nawet wygrać. Lekarz na sodówkę. Tak jest. Dobrze, dziękujemy Ci Kuba za to pytanie i przypominamy Wam, że Kuba Dyjas w najbliższą niedzielę o godzinie 20 będzie w naszym live czacie. Już też możecie powoli myśleć o pytaniach. Niedziela, godzina 20. Kuba Dyjas gościem live czatu. Sławomir Murawski pyta o Twoje ulubione danie. Moje ulubione danie to jest... No pierogi ruskie są przede wszystkim. Okej. Okay. Filip Pilarczyk, czy zagrasz z Maćkiem Makajewem w debla na Mistrzostwach Polski, jeżeli Maciek wygra Mistrzostwa Województwa? Maciek miał taką szansę w tym sezonie, bo powiedziałem, że jeżeli tylko wyjdzie na Mistrzostwa Polski, to gramy razem debla, aczkolwiek w przyszłym sezonie nie ma takiej możliwości, bo już się umówiłem z Tomkiem Lewandowskim. Tak, to już też mówimy o tym od początku, że w Mistrzostwach Polski 2021 Piotr Chodorski, Tomasz Lewandowski idą po mistrza w grze deblowej. Anna Kos, panie Piotrze, czy będzie pan chciał, żeby córcia przejęła twoją pasję? No już trochę Piotr pośrednio odpowiedział na to pytanie. No ale to jeszcze, żeby tak dodać, no chciałbym, żeby grała w tenisa stołowego, ale nie będę robił tego na siłę. No, zobaczymy, jak się potoczą sprawy i czy będzie miała chęci. Chcesz po prostu stworzyć jej warunki, pokazać, co to za sport, może spróbować zarazić tą dyscypliną. A co będzie, zobaczymy. Tak jest. Jeżeli będzie jej się podobało, to na pewno stworzy jej najlepsze warunki, jakie może mieć. Tomasz Godlewski, serdecznie pozdrawiamy. Pytanie, kiedy zawitasz na naszym kontynencie? Chodzi pewnie o Stany Zjednoczone konkretnie. Jak tylko koronawirus, że tak powiem, się skończy i będzie możliwość wyjazdu do nich, do kraju, to myślę, że jest to temat otwarty i chętnie pojadę z całą rodziną do Chicago bodajże. Ale no musi się tam odbyć jakiś turniej. Już w tym roku nawet planowałem, żeby się wygrać, ale tam liga nie pozwoliła w grudniu, bo mieliśmy mecze, a US Open był w trakcie akurat, gdzie musiałem grać mecze ligowe. Czyli panie Tomaszu, wszystko przed nami, Piotrek jest otwarty. Prezes Lotto Superligi, pan Zbigniew Leszczyński. Czy jest jakiś polski zawodnik, z którym nigdy nie wygrałeś? Pozdrowienia. No, panie prezesie, no jest to na pewno z kim nie wygrałem, polski zawodnik. No w tej chwili tak sobie nie przypominam, żebym z kimś nie wygrał. Może nie ma takiego po prostu. Może nie ma, ale nie chcę tak do końca odpowiadać, bo może ktoś jest tak. Ale nikt nie siedzi ci w głowie specjalnie nie. Z polskich zawodników. Nie siedzi. No z Patrykiem Hojnowskim wygrałem. Z Dyjasem wygrałem, jak był tam jeszcze młodszy i za bardzo nie grał na tak wysokim poziomie. Z tej czołówki tak patrzę. No, w tej chwili bym odpowiedział, że nie ma takiego, ale można mnie tutaj złapać za słówko, bo z kimś mógłbym przegrać. Znaczy, no, z kimś mógłbym nie wygrać. Okej. Okay. Tomek Godlewski dopowiada, że najbardziej uwielbia oglądać mecze w twoim wykonaniu. Jak tylko leci Lotto Superliga, śledzę twoje super nieprzewidywalne zagrania. Tak trzymaj. No, cieszę się bardzo i sam jak na siebie patrzę, to chciałbym tak oglądać na innych. Chciałbym oglądać tak innych zawodników, bo podoba mi się mój styl i jest widowiskowy. Dziękujemy za to pytanie. Pozdrawiamy Pawła Table Tennis, też wielkiego fana i sympatyka tenisa stołowego. 21:59 Piotr, ja muszę zadać to pytanie. Czy ty masz już jakieś imię i nazwisko osoby, która otrzyma od ciebie koszulkę? Nie mam takiej osoby i Łukasz, bo tak patrzę, odpowiadam na te pytania, nie zastanawiam się w ogóle,
i skoro prowadzisz ten czat, to pozostawiam to tobie. Ja tak myślę, że może temu Szwedowi byśmy wysłali. Wiesz co, to lekarzowi wolałbym nic nie wysyłać. Okej, okay. Dobra. Ale wiesz co, no nie chcę tutaj kogoś tam wyróżniać, czy coś tam, no po prostu ty wybierz, zostawiam to tobie. Piotr, robimy tak. Mamy komentarze, bo jest mnóstwo pytań i komentarzy. Robimy tak, że ty podasz mi liczbę, a ja policzę, odliczę jakby tą wskazaną przez ciebie liczbę od dołu przy tych wszystkich komentarzach i ta osoba to otrzyma. Dobra. No to dajesz liczbę, będzie sprawiedliwie. Pójdziemy z 13. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jestem przy 6. 7, 8, 9, 10. Czekaj, bo tutaj mi się trochę zamula, ale mam od której osoby zacząć, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tomasz Godlewski. Tak wypada. Nawet przewidział to wszystko i napisał tutaj, żeby wysłać za granicę. No to Tomku, no to wygrałeś, no będzie trzeba wysłać za granicę. I tak zrobimy. Gratulacje, Tomaszu. Musisz tylko napisać koniecznie, czy chcesz taką koszulkę z autografem, czy bez. Koszulka mistrza Polski PKS Kolping Frak Jarosław z nazwiskiem Piotra Chodorskiego wędruje do ciebie. Także super, że Piotr zabrał tą koszulkę. Fajna sprawa. My jedziemy dalej z pytaniami. Marek Gudzelek kilka dni temu już pod transmisją napisał dwa pytania. Marka też serdecznie pozdrawiamy. Pozdrowienia i co zmieniłeś w swoim treningu, że po odejściu z Jarosławia do Rzeszowa masz bardzo dobry bilans spotkań? Może są inne przyczyny wzrostu twojej formy? Ja już to bym zostawił trenerom. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Po prostu nie chcę też tutaj wyróżniać klubów. Czy Jarosław był lepszy, gorszy, czy Rzeszów jest lepszy i gorszy, bo to pytanie jest takie troszkę, że mógłbym tak odpowiedzieć, ale i w Jarosławiu była jakaś tam zaczerpnąłem jakiegoś tam doświadczenia i w Rzeszowie dostałem jakieś doświadczenia. Myślę, że w Jarosławiu nie był zły sezon, ale nie zagrałem nic ponad swoich możliwości, a w Rzeszowie jednak dużo wygrywałem i grałem też takie spotkania, gdzie wszedłem na swoje tam jakieś wyżyny, gdzie w Jarosławiu tego nie mogłem. A dlaczego tak się działo, to nie mam pojęcia. Nie mam trenera swojego jakiegoś tam na co dzień i nie jestem w stanie tego przeanalizować sam też do końca. Także Marku, no nie odpowiem ci na to pytanie do końca, ale no tak po prostu czasami jest u zawodników, że mają lepszy i gorszy sezon. Okej, okay. Dalej. Czy mielibyście szansę na pokonanie Bogori, gdyby w półfinałach zagrał Huing Chao? Tym bardziej, że w meczu w Jarosławiu pokonałeś Marka Badowskiego. Czy absencja Huing Chao trochę wam nie podcięła skrzydeł? No i jak wytłumaczysz ze swojego punktu widzenia kontuzję Chińczyka, który kilka tygodni później zdobył indywidualne mistrzostwo Chin? No i znowu Marek tutaj mi protestuje o sławie. Marek trudne pytania zawsze zadaje. Marek mocne pytania zadaje. Tak. No to jest tak, że wiesz, no jeżeli ja wygrywam Badowski, a jesteśmy z Huing Chao, no to uważam, że byliśmy bardzo, bardzo blisko zwycięstwa, gdyby on tam był. Też nie wiem do końca, jak oni by ustawili, gdybyśmy byli z Huing Chao, bo to też ma duże znaczenie, czy
czy oni by nie zmienili jakiegoś ustawienia. Aczkolwiek jakbyśmy byli z Kudzińczało, a ja bym ograł Marka Botowskiego, no to jesteśmy bliżej na pewno finału niż dalej. Znowu jak wytłumaczę, jak wielki Kudzińczało, że dostał kontuzję, a potem wygrał mistrzostwo. Nie mam pojęcia, bo to są jego tam osobiste sprawy, czy on po prostu dostał lekkiej kontuzji i nie chciał mu się przylatywać na ten finał i po prostu sobie odpuścił, czy jak to... Nie mam pojęcia w ogóle i nie chcę tutaj się wypowiadać na jego temat, bo to jest wielki zawodnik i myślę, że podjął jakąś tam swoją decyzję i tyle. Okej, okay, to teraz trochę lżejsze pytanie. Klaudia Posłuszna, ile pierogów możesz zjeść na raz? Klaudia Posłuszna to jest akurat mojego szwagra, który jest tutaj metr ode mnie, to jest jego dziewczyna i dobrze wie, ile mogę zjeść, ale to na to odpowiem jej pomidor. Dobrze, możesz wykorzystać taką odpowiedź. Oskar Jadach. Piotruś, znasz lub kojarzysz kanał na YouTube Tenis Stołowy Dolny Śląsk? Pan Tadeusz Papaj nagrywa regularnie mecze przeważnie drugiej ligi dolnośląsko-lubuskiej. No znam Tadeusza, znam ten kanał, oglądam i robi fajną robotę tutaj na Dolnym Śląsku. Z niższych lig wstawia różne filmiki, jeździ na wojewódzkie turnieje. Montuje różne filmiki, puszcza w internet, także oby więcej takich ludzi się pojawiało w Polsce. Okej, okay. Prezes Leszczyński jeszcze w związku z tym pytaniem o Polaka zadaje pytanie, czy to nie jest przypadkiem Adrian Rybak, z którym nigdy nie wygrałeś? Możliwe, że tak, chociaż wydaje mi się, bo widziałem właśnie, jak opisał tutaj pan prezes, chociaż wydaje mi się, że raz z nim wygrałem. Ale wiem, że te 3-4 razy z nim przegrałem, ale z tego co pamiętam, to raz mi się udało go ograć. Drugi widzę, jak grałem jeszcze tutaj w Łosce, to 3-2 wygrałem raz i tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem, tutaj bardziej lepsze pytanie byłoby do Roberta Frasa, czy on go ograł, bo wydaje mi się, że z nim nie wygrał nigdy. I to na tyle mogę odpowiedzieć, ale dodam więcej, że coś tutaj prezes dla Superligi mnie męczy mocno i chyba ma wobec mnie jakieś większe plany na przyszłość. No, ja podeślę, Piotr, tobie numer telefonu do prezesa, pewnie i tak masz, może w sprawie jakiejś kontraktowej to się dogadacie już poza anteną. Tomasz Godlewski pisze, że chciałby koszulkę z autografem, także Piotr, koszulkę z autografem dla pana Tomasza i może po prostu albo wyślesz, albo weźmiesz jako bagaż do Stanów, do Chicago, jak już polecisz na kilka dni do pana Tomasza. Pan Maciej Makiejew, cześć, czy masz jakieś teorie spiskowe odnośnie koronawirusa? Zostawiam to politykom, niech robią swoje. O proszę, tak się nie spodziewałem takiej odpowiedzi na to pytanie. Ja robię swoje, oni swoje. Okej, okay. 22:10. Piotr, ja też mnóstwo pytań tutaj padło na tym czasie, na tym czacie odnośnie i kariery tego, co było, odnośnie tego, co przed nami. Ja chciałbym podpytać jeszcze o Rzeszów, no bo Tomasz Lewandowski, Piotr Chodorski, Szymon Kolasa, Team Spirit bardzo mocne, to już sobie ustaliliśmy. Czy to, że wygracie o taki bezpieczny byt w Lotto Superlidze, to wam gdzieś tam pomaga, nie czujecie presji i nabieracie jakiegoś wiatru w żagle? Jak to wygląda? No bo wy tak naprawdę w tym sezonie nie potrzebowaliście jakoś wielu przyjazdów, tych posiłków z Azji, tylko w składzie gdzieś tam polskim spokojnie daliście sobie radę. No tak po sezonie można sobie spokojnie powiedzieć, ale jak tam wszyscy śledziliście Lotto Superligę, to po pierwszej rundzie nasz Chińczyk nie sprawował się jakoś dobrze. Także tam Grudziądz nas zgonił i nie do końca byliśmy pewni utrzymania.
I tak naprawdę utrzymaliśmy się dopiero w drugiej rundzie po czterech spotkaniach, jak ściągnęliśmy Chińczyka. Jak zaczęliśmy z Białymstokiem, wygraliśmy za 3 punkty, potem wygraliśmy z Lęborkiem za 3 punkty i to nam tak naprawdę dało spokój mentalny. Ale całkiem inaczej mogły się te mecze odbyć i wtedy nie byłoby tak łatwo, bo to z Białymstokiem wygrać za 3-0, tam nie pamiętam, czy to było u nich, czy u siebie, to był wysoki wynik i wtedy już tak naprawdę poczuliśmy małą ulgę, ale jadąc tam, w życiu byśmy nie powiedzieli, że wyjedziemy od nich z 3 punktami. Potem pojawił się jeszcze Toruń, z tego co pamiętam, na wyjeździe Bydgoszcz i... No i w Działowie też był dobry mecz na wyjeździe, bo wtedy Singapurczyk ten mecz wam wygrał. To też była sensacja, o ile dobrze pamiętam. To wszystko działo się w pierwszej rundzie. I tak naprawdę, gdybyśmy z Działdowem nie wygrali za 3 punkty, to byśmy byli daleko, daleko od tego utrzymania jeszcze. I byśmy musieli walczyć do samego końca. Także tutaj nie był to łatwy sezon. Nie był to łatwy sezon. Okej, okay. A czy ty planujesz sobie, ile ty chcesz jeszcze pograć w tego tenisa stołowego, czy ty po prostu siadasz sobie gdzieś po sezonie z kubkiem ciepłej herbaty i robisz sobie taki rachunek sumienia, mówisz sobie, że okej, okay, jeszcze zdrowie pozwala, to kolejny sezon pogram, czy ty masz gdzieś to już sobie zaprogramowane, ustalone w głowie, że gram do tego momentu i tyle. Czy chciałbym grać na wysokim poziomie jak najdłużej oczywiście, ale taki sobie sam sobie stawiam, że chciałbym do 35 roku grać na najwyższym poziomie i potem delikatnie kończyć karierę. No, chciałbym na pewno wrócić, na pewno chciałbym zakończyć karierę w Włosce, tutaj w siebie, na swoim terenie i tutaj już mógłbym grać jak najdłużej. To już nie wiem, ile bym grał, ale na pewno w Lotto Lidze chcę grać do 35 roku życia i nie tyle, że samo grać, tylko po prostu grać na dobrym poziomie. Radosław Gielo, świetne pytanie. Debiutowałeś w Lidze Mistrzów, mając niecałe 15 lat. Jak wspominasz mecz z El Nino i pojedynek z Tomaszem Konecznym? No z tego meczu pamiętam tylko tyle, że było 1600 osób na trybunach i przez 2 pierwsze sety nie wiedziałem w ogóle, jak się gra w tenisa stołowego. Potem troszeczkę wrzuciłem na luz i nawet miałem szansę wygrać, bo zrobiłem 2-2 i w ostatnim secie było 8-8 i to był zawodnik Tomasz Konieczny, bo graliśmy z Pragą. Tak. Ale to takie moje doświadczenie, że grając w tak młodym wieku, było 1600 osób na meczu i to był bodajże chyba rekord w Polsce do dzisiaj, bo tyle osób jeszcze nigdzie nie było, to było w Brzegu Dolnym i ja w takim meczu wystąpiłem, także no, te pierwsze 2 sety pamiętam bardzo mocno, bo nie byłem w stanie w ogóle nawet zaserwować, że tak powiem. A jak jesteśmy właśnie przy tym, że miałeś 15 lat, no teraz mamy taką generację fajnych zawodników w Polsce. Jest Miłosz Redzimski, potem starsi, Maciej Kubik, jest Samuel Kulczycki, teraz według tego najnowszego rankingu ITTF junior numer 1 europejskiego czy światowego? Światowego. Światowego jest numerem 1. Jak ty byś ocenił tych młodych naszych zawodników biało-czerwonych? Cieszę się, że są na tak wysokim poziomie, aczkolwiek nie znam poziomu innych zawodników, bo tego nie śledzę. Nie jestem w kadrze, nie wiem, jak tam inni zawodnicy grają i trenują. Aczkolwiek no, cieszę się, że mamy takiego Kurczyckiego, Kubika i Redzińskiego, bo oni podnoszą jakiś tam poziom sportowy. I będą nas tutaj gonić, że tak powiem, albo już nas przegonili. I życzę im przede wszystkim, żeby w seniorach takie wyniki były, bo było już wielu Polaków, którzy w juniorach gdzieś tam mieli jakieś wyniki, byli najlepsi na świecie i tak dalej,
a w seniorach już ich po prostu nie było. I wierzę, że tutaj trenerzy poprzez to, że kiedyś tam inni popełniali jakieś błędy, to teraz będą wiedzieli, że takie błędy były popełniane i ich kariery będą się toczyły trochę inaczej. A trenując na przykład z Szymonem Kolasą, z tą nową generacją tenisistów stołowych, jak ten tenis stołowy się zmieniał? Jak grasz ty, a jak gra ta nowa generacja? Bo na pewno są jakieś różnice. Grają troszkę bardziej, grają dużo ryzykowniej, ja tak bym powiedział, że grają dużo ryzykowniej. Ten tenis jest szybszy. On polega dużo na takich technicznych sprawach, jak na odbiorze, na pierwszym tempie, na kontrataku. Tutaj szybko się te akcje kończą, jakieś tam taktyki wchodzą w grę. Ciężko mi tutaj powiedzieć, jak oni grają tak do końca, bo ja grając z nimi staram się swój styl doprowadzić, żebyśmy grali moim stylem i często mi to wychodzi, dlatego, ale ten tenis się zmienia, jest dużo szybszy, te akcje są dużo krótsze, a ja chciałbym doprowadzać, grając z takimi zawodnikami, do dłuższych akcji, bo wtedy się czuję dużo pewniej. Anna Kos, a czy obecność kibiców pomaga, czy raczej przeszkadza tobie w grze? Mi pomaga i nawet jak jestem na wyjazdach i jest więcej osób przeciwko mnie, to ja jakoś to lubię. Lubię taką no lubię, jak są ludzie, klaszą. No wiadomo, jak gramy u siebie, to pomaga. Jak gramy na wyjeździe, to trochę przeszkadza, ale ja to jakoś tak odwracam pozytywny tutaj sposób znaczenia, że ja się wtedy też nakręcam. Nie? Nakręcam się i jest to dla mnie pozytywne. Czyli dostajesz wsparcie nie tylko z ławki od Tomasza Lewandowskiego, od Szymona Kolasa, ale też z trybun. No może na wyjazdach to nie do końca wsparcie, tylko po prostu ja się bardziej nakręcam i czuję wtedy, że to jest wydarzenie i daję z siebie dużo więcej niż zawsze. Okay. Jak mogę prosić o 2 minutki przerwy? Bardzo proszę. Dobra, 2 minutki? Okej. Także 2 minutki przerwy dla naszego gościa. Za chwilę Piotr wróci. Tutaj mamy kolejne do Piotra pytania. Śmiało możecie jeszcze je podsyłać. 22:17. Szybko czas leci przy live czasie. A ja przypomnę, że kolejnym gościem wyjątkowo w niedzielę, czyli już pojutrze, będzie Jakub Dyjas. Zaczynamy punktualnie o godzinie 20 i też przygotujemy odpowiedni post na fanpage Lotto Superligi. Tam możecie oczywiście umieszczać wasze pytania i na pewno Kubie te pytania zadamy. Z tego czatu wynika przede wszystkim to, że Piotr Chodorski w przyszłym sezonie zagra w barwach Fibrain AZS Politechniki Rzeszów. W Mistrzostwach Polski w deblu, w parze deblowej zagra z Tomaszem Lewandowskim. Panowie są już posłowie i na pewno wystartują w turnieju gry podwójnej razem. Co do mixta, Piotr jeszcze nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. No i w przeciągu kilku następnych sezonów Piotr na pewno będzie chciał walczyć o najwyższe cele podczas indywidualnych Mistrzostw Polski. Ja byłem takim wypełniaczem, streściłem, o czym rozmawialiśmy. Co do mixta, ja to wyszedłem też, co do mixta to tutaj muszę dodać, że proponowałem grę w mixta Natalce Bajor, ale niestety odmówiła mi. I no jestem w trakcie poszukiwania partnerki. Okej, okay, ale to mamy jeszcze na pewno trochę czasu. Maksymilian Waśniewski, czy chciałbyś zagrać jeszcze w kadrze i czy w ogóle o tym myślałeś? Nie myślę o tym w ogóle i nie chcę grać w kadrze, tak powiem konkretnie. I myślę, że to jest konkretna odpowiedź. Myślę, że tutaj nie ma co wydłużać. Okej, okay. Gdzieś miałem pytanie takie ciekawe dosyć o piłeczki, ale
Uciekło. Tomasz Lewandowski, dorzucę koszulkę klubu AZS Fibrain Politechniki Rzeszów z racji, że Piotrek ma taką, ma takie branie czatowe, o ile mogę. No, Tomek, pewnie, że możesz, tylko pytanie, czy ta koszulka Politechniki Rzeszowskiej poleci do pana Tomasza, czy masz jakiś inny pomysł na to, kto taką koszulkę ma otrzymać? Wojciech Jakubów, grałeś w Jarosławiu, teraz w Rzeszowie. Czy zwiedziłeś jeszcze jakieś miasto, czy jakieś miejsce ci się spodobało na Podkarpaciu? Pan Wojciech Jakubów. No coś tam, jakieś miejsca zwiedziłem jeszcze, bo... No jakieś tam zwiedziłem miejsca, ale to trudno mi powiedzieć. Czy jadąc do Rzeszowa na mecz tam Superligi, czy traktuję to jako zwiedzanie tam różnych miejsc, bo... Nie, no myślę, że tam zwiedzania nie było żadnego i jakichś różnych miejsc. No, po prostu byłem w Rzeszowie, byłem w Jarosławiu i te miejsca dobrze znam, bo spędzałem tam czas przez rok czasu i w Jarosławiu, i w Rzeszowie, a innych miejsc jako tako nie pamiętam i nie spędzałem tam czasu po prostu. Czyli po prostu to były wypady gdzieś pewnie na obiad, na kolację, gdzieś tam na starówkę do jakiejś restauracji i powrót do hotelu. Znaczy, no, Rzeszów zwiedzałem jako tako, ale no, nie wiem, co tam mógłbym zwiedzić. No, byłem na rynku, tak jak i w Jarosławiu, w Rzeszowie też. No, myślę, że w Rzeszowie się więcej dzieje. I jako tam jeszcze młoda osoba coś tam pozwiedzałem, ale konkretnie nie jestem w stanie podać tutaj jakichś miejsc w tej chwili, gdzie mógłbym coś tam zwiedzać. Okej, okay, no Piotr jeździ do tych miast grać w tenisa stołowego, a nie na wycieczki krajoznawcze. Marcin Kuboszek, no właśnie, jaką średnicę ma piłeczka do tenisa stołowego? Szczerze powiem, że nie wiem. Okej, okay. Radosław Gielo, wiele lat temu w Odrze miałeś okazję oglądać w Lidze Mistrzów takich zawodników jak wspomniany Samsonow, Boll, Safe, Roskopf. Kto wywarł na tobie największe wrażenie? Największe wrażenie wywarł na mnie, i też tutaj powiem, że Samsonow, a już mówię dlaczego. Dlatego, że wszyscy ci zawodnicy, którzy przyjeżdżali do Głoski na te mecze Ligi Mistrzów, to musieli przeprawić się w dniu meczu na Pomem do Brzegu Dolnego, bo nie mieliśmy jeszcze wtedy mostu. Kiedy płynęli Pomem na mecz, to Samsonow wysiadł z samochodu i ciągnął linę po prostu. Przeprawiał plan, powiem w skrócie. I było to takie może zszokowanie dla nas młodych, że taki Samsonow wyszedł z samochodu i przeciągnął linę, żeby przeprawić cały to. To trochę nam zdradziłeś kuchni i takich rzeczy zakulisowych. Czyli Samsonow i przy stole, i jako człowiek poza stołem, poza salą. Powiedz, Piotr, ty lubisz bardziej, wolisz turnieje indywidualne czy mecze ligowe? Bo to zauważyłem, że gdzieś tam zawodnicy preferują takie występy, no właśnie, albo indywidualne, albo ligowe. No niektórym po prostu lepiej idzie, lepiej wypadają w turniejach, niektórzy w lidze. Jak to u ciebie wygląda? Czy ja zawsze wolałem grę zespołową, tam mi lepiej wychodziło. I mówię, i tak jest też teraz, że jednak te drużynowe rozgrywki jakoś bardziej szanuję, bo lubię tam jakąś współpracę między zawodnikami, lubię jak druga strona wspiera mnie też, tak jak to jest w drużynowych ligowych rozgrywkach w Lotto Superlidze, że się wszyscy nawzajem wspieramy. I jeżeli czuję to wsparcie, to jestem też bardzo dobrym zawodnikiem i myślę, że też potrafię takie wsparcie pokazać. Okej, okay. No prawie półtorej godziny, Piotr, więc myślę, że powoli będziemy kończyć. Myślę też, że właśnie te live chaty, taka formuła półtora godzinna jest jak najbardziej optymalna. Mnóstwo pytań dzisiaj do Piotra padło, na wiele odpowiedziałeś, za co bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję Piotr, że byłeś z nami w ten piątkowy wieczór za prezent, który przygotowałeś. Bardzo miło nas zaskoczyłeś. Mam nadzieję, że ta osoba jest zadowolona. Tak jest. Pan Tomasz Godlewski. I to jeszcze z Chicago. Tak jest. Cieszymy się, że podoba się Wam ta formuła. Mnóstwo wiadomości prywatnych otrzymaliśmy na fanpage Lotto Superligi. Wysyłacie nam mnóstwo propozycji zawodników i zawodniczek, które mogłyby być w tym live czacie. Spokojnie, to nie jest formuła na 5 odcinków. Póki ten program, ten live chat będzie się Wam podobał, dopóty będziemy tych gości zapraszać. Najróżniejszych mamy wiele pomysłów, a na razie co? Na razie mogę zaprosić Was już nie na piątek, a na niedzielę. W niedzielę gościem Kuba Dyjas, indywidualny mistrz Polski. Mnóstwo tematów pewnie też będzie do obgadania. Jeszcze od pana Adama pytanie, Piotr. Jak wygląda twój trening, że posiadasz tak dobry backhand? No to ciekawe pytanie, no bo ty, no twój backhand, no to jest, no twoja, to jest twoje firmowe zagranie, to musisz odpowiedzieć na to pytanie. Nie, no odpowiem jak najbardziej, tylko że ten backhand to też się nie wywodzi z tego, jak ja teraz trenuję, tylko ten backhand, najczęściej ta technika z obu stron, czy z forehandu, czy z backhandu, to najczęściej wywodzi się z tego, jak się trenowało w młodym wieku, bo nie znam jeszcze zawodnika, który trenował źle w wieku tam 15-18 lat, a nagle w wieku tam 27 czy 30 lat ma dobrą technikę z forehandu czy z backhandu. I tutaj muszę się odnieść, że nie ma na to jakiegoś specjalnego, nie mam na to jakiegoś specjalnego treningu teraz. Może ty się po prostu z tym urodziłeś. Może tak, ale też muszę tutaj powiedzieć, że po prostu Błażej Słuch kiedyś był moim trenerem. Oni rodzinnie też mają ten backhand, bo czy Błażej, czy Bartosz Słuch, może Bartosz Słuch jest bardziej znany, wiadomo, w tenisie stołowym, też ma jeden z lepszych backhandów w Polsce. To prawda. I jego brat Błażej też miał, nie odniósł może takiej kariery jaką, dlatego o nim tak mocno nie było, ale też ten backhand miał dużo lepszy i on był moim trenerem. I podejrzewam, że to przez to się wzięło, że ten nacisk, kiedy w latach tam między 11 a 15 lat trenowaliśmy bardzo dużo właśnie z Błażejem Suchem, gdzie on był moim trenerem, to miało duży współczynnik na to, że ta technika backhandowa jest taka, a nie inna. A to, że dzisiaj, to jak ja dzisiaj trenuję, to nie ma w ogóle znaczenia, że mam taki backhand. To wszystko się sprowadziło i prowadzi do tego, że właśnie w wieku tam między 11 a 15 rokiem życia miałem dobry trening i ta technika została taka, a nie inna. No ale z tego co mówisz, no to... I na pewno też wiadomo, że trzeba się tam z tym delikatnie urodzić, żeby ta technika była jakaś tam lepsza. No ale z tego co mówiłeś już wcześniej, no to ten backhand to jest znak firmowy właśnie jeśli chodzi o klub Głoski, no bo i bracia Such i ten backhand, no to jest wasz numer popisowy, także no tam trener musiał do tego przyłożyć dużo wagi. No i świetna grupa treningowa. No umówmy się, miałeś z kim tam trenować, jak opowiadałeś nam w pierwszej części tego czata. No dokładnie tak. I też trzeba dodać, że jak Wandzi został ściągnięty tutaj do Polski, to też zaczynał karierę w Głoszu. On wcale nie był jakimś tam wybitnym zawodnikiem. Nieźle grał forehandową stroną, ale tak naprawdę największe sukcesy odnosił wtedy, kiedy zaczął grać najlepszy tenis backhandem i wtedy ogrywa Samsonowa i tam różnych zawodników. I to też też myślę, że u nas się tego wszystkiego nauczy. Okej, Piotr, no nie ma więcej pytań. Pięknie dziękuję Ci za poświęcony czas.
To była naprawdę ogromna przyjemność. Do zobaczenia przy stole podczas nowego sezonu Lotto Superligi. Drodzy kibice, wy uważajcie na siebie, noście koniecznie maseczki, bądźcie zdrowi i uważajcie na koronawirusa. A my, tak jak powiedziałem, widzimy się w niedzielę o godzinie 20. Gościem będzie Jakub Dejas. Co do koszulki, Piotr, to myślę, że możecie ustalić z panem Tomaszem sobie osobiście, jak ten odbiór będzie wyglądał. Myślę, że spokojnie to sobie załatwicie. Ja jeszcze raz tobie pięknie dziękuję. Też uważaj na siebie, dbaj o zdrowie i do zobaczenia, Piotr. Dziękuję ci pięknie. Dziękuję Łukasz i tutaj wszystkim licznym osobom na czacie. Dziękuję za pytania. Pozdrawiam serdecznie i z Tomkiem tutaj się dogadam na Messengerze, na spokojnie. Koszuleczkę będzie miał dostarczoną. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli wam się podobało, to koniecznie zostawcie lajki przy tej transmisji, a dla tych, którzy nie oglądali, to na pewno już jutro cały ten live chat będzie na naszym kanale na YouTube. Tam też możecie oczywiście subskrybować ten kanał i być na bieżąco z live chatami, bo tak jak wspomniałem, live chat to jest nasz sposób na nudę, miliony sposobów na nudę razem z naszym partnerem tytularnym Lotto, właścicielem marki, totalizatorem sportowym, właścicielem marki Lotto. Na taki pomysł wpadliśmy, cieszymy się, że wam się podoba i do zobaczenia w niedzielę. Jeszcze raz Piotr, dziękuję. Dobrego, spokojnego wieczoru. Dzięki wzajemnie wszystkim. Pozdrawiam.